Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj o klubie piłki ręcznej z naszego miasta. Mój nazwisko Stanisław Koszalin. Zakończony sezon w Superlidze. A moimi gośćmi są trener Waldemar Szafulski. Dzień dobry. I prezes Roman Granosik. Dzień dobry, witam serdecznie. Najpierw do trenera. Panie trenerze, no piąte miejsce, ktoś by powiedział, że to z jednej strony sukces, z drugiej strony no nie do końca pozostaje niedosyt. Jak trener ocenia ten sezon, jeżeli chodzi o naszą drużynę? Tak, oczywiście, niedosyt jak najbardziej. Przyzwyczajeni byliśmy do walki przez ostatnie sezony o wyższe cele. No ale ten sezon był tak nietypowy dla sportu pod każdym względem, że trudno obiektywnie to ocenić. Panie trenerze, no, patrząc na nasz zespół, to zespół, który potrafił wygrywać z KPR-em gminy Kobierzyce w ostatniej kolejce, zespołem, który bił się o wicemistrzostwo i wcale nie był pewny tego srebrnego medalu do ostatniej sekundy tego pojedynku. Wygraliście po rzutach karnych. Jeszcze przy rzutach karnych wiedzieli, gospodynie wiedziały, że ten srebro mają, ale mimo wszystko zespół nasz pokazał, że no jest klasową drużyną, ma potencjał, ale tych wzlotów i upadków w tym sezonie naprawdę było chyba za dużo. Zgadza się. Dziwny sezon pod względem tego, że u siebie naprawdę potrafiliśmy wygrać z każdym i wygraliśmy z każdym. Pokazywaliśmy naprawdę fajną piłkę ręczną, zespołową. Wyjazdy no, zdecydowanie nam nie wychodziły, a tego przykładem jest przegrana w Chorzowie. Niejedna. Tak, a 3 dni później wygrana z mistrzem Polski u siebie. Także no, naprawdę psycholog może się tu wypowiedzieć. Panie prezesie, a jak odbiera władze klubu ten sezon? Bo tak naprawdę no, wszyscy tutaj w Koszalinie przyzwyczaili się do tych medali sprzed paru sezonów. W poprzedni sezon bardzo średni, teraz średni, więc jak władze klubu to odbierają? Znaczy my też jesteśmy przyzwyczajeni do lepszych wyników i tu podzielam zdanie trenera, bo też jako zarząd klubu uważamy, że miejsce nie jest adekwatne do poziomu sportowego, jaki zespół prezentował w tym sezonie. Jest na pewno rozczarowanie, przynajmniej ja jestem rozczarowany, ponieważ uważam, że powinniśmy zająć wyższe miejsce. Zresztą no, plan, który sobie założyliśmy przed sezonem, też nie został zrealizowany, bo mieliśmy walczyć o pierwszą czwórkę i medale. No, nie wyszło to. No ale to też powtórzę, tutaj się zgodzę. To był bardzo dziwny sezon i bardzo trudny sezon. I ze względów sportowych, i ze względów organizacyjnych. Dlatego no, walczymy, próbujemy budować coś nowego na nowy sezon, żeby takich rozczarowań już w nowym sezonie nie było. Panie prezesie, patrząc na to, jak przebiegał ten sezon, zmiana trenera, cały czas gdzieś jakaś kontuzja, ktoś wypada ze składu, to trenerzy oczywiście mają swój ból głowy tak naprawdę przy takich sytuacjach, no ale też i prezes, patrząc na to, co się dzieje, musi jakoś ocenić sytuację w drużynie, a tutaj jak nie, tak jak już powiedziałem, zmiana trenera, to albo nie było skrzydłowych, praktycznie żadnych do dyspozycji, a to wypadała któraś z rozgrywających. Cały czas gdzieś jakiś problem, cały czas gdzieś jakieś kontuzje. Zawodniczki wracały po kontuzjach, zawodniczki wychodziły. Dopiero właściwie w końcówce sezonu ten zespół jakoś nabrał kształtu. No na pewno tak, natomiast no, borykaliśmy się z wieloma problemami zdrowotnymi zawodniczek. Wypadła nam Dominika Grobelska, Pola Mazurek też weszła dopiero w końcówce sezonu do gry. Tych kontuzji, jak pan redaktor powiedział, było wiele. Natomiast prezes tam ma listę, żeby wymieniać tutaj takie sytuacje i Gabriele Urbaniak by wymienił jeszcze parę. Dokładnie, ta lista by była długa, natomiast no, też miejmy świadomość tego, że piłka ręczna jest sportem kontuzjogennym i z takimi problemami nie tylko my się borykaliśmy, pozostałe zespoły w mniejszym bądź większym stopniu również. Dlatego, no, dlatego też powtarzam jeszcze raz, że to był trudny i organizacyjnie, i sportowo sezon. Panie trenerze, można mówić o naszym zespole, że miał taki dosyć specyficzny charakter w tym sezonie. Dlaczego? Bo były takie mecze, kiedy prowadziliśmy 5-6 bramkami i kończyło się tak jak w Chorzowie, na przykład remisem, rzutami karnymi i porażką, albo w drugą stronę, gdzie to nasz zespół dogonił i wygrał pojedynek. Także no, ta sinusoida, o której mówiliśmy, to jest jedna rzecz, ale tak naprawdę też specyfika charakteru naszej drużyny w tym sezonie była dosyć taka dziwna, można tak to określić. No tak psychologicznie ten zespół wyglądał, bo faktycznie brakowało nam na pewno takiej jednej, dwóch zawodniczek, które w tych bardzo trudnych momentach na tych centralnych pozycjach przede wszystkim, na rozegraniach,
poderwałyby zespół i w tych takich dołkach pociągnęły gdzieś za sobą. I to było widać. No ale naprawdę końcówka faktycznie, te końcówki były wszędzie emocjonujące. I cieszy to, że w tych ostatnich meczach wytrzymywaliśmy już całe spotkania i walczyliśmy o zwycięstwo. Mieliście takie mecze, które były koncertem, popisem gry naszej drużyny. Tutaj z początku sezonu z Perłą Lublin, później mecz z Piotrkowią. No naprawdę niesamowita gra naszej drużyny, bo przecież Piotrkowia zupełnie zdominowana tutaj praktycznie oddała pole gry. Mecze z Kobierzycami, to tak pokazuje, że naprawdę ta drużyna nie dość, że miała potencjał, że ta gra była odpowiednia, ale to było stać zespół na koncert, a to też wyjątkowa kwestia. No właśnie, i zgadza się. No, mieliśmy naprawdę świetne mecze, gdzie ten zespół pokazał swój potencjał. No i żal tylko tego, że nie w każdym meczu potrafiliśmy to przenieść na parkiet. No niewykorzystany potencjał z wielu przyczyn, tak jak tutaj rozmawialiśmy, i COVID, i kontuzje, i różne inne jeszcze, i kwarantanny, ale na pewno stać nas było na dużo więcej spotkań w takim wykonaniu jak z Piotrkowią, z Zagłębiem Lubin czy z Kobierzycami. Panie trenerze, rzuty karne to jest taka loteria, a te rzuty karne to nam się śnią po nocach w poprzednich sezonach, tak licząc wcześniej, to bardzo dużo meczów przegraliśmy po rzutach karnych, w tym sezonie tak z pół na pół. A ten ostatni mecz, tak patrzę na listę osób wykonujących rzuty karne, patrzę na te karne, a tam nikt ze stałych wykonawców, a rzuty karne wygrane. No to jest loteria i też no, każdy pracuje nad tym, żeby przeczytać przeciwnika. Tych karnych było dużo i postanowiliśmy w tym ostatnim meczu zaskoczyć i zmienić troszeczkę układ wykonawców. No na szczęście to się sprawdziło, z czego najbardziej cieszył się prezes. A te zawodniczki, które zostały wytypowane, nie były zaskoczone? Wcześniej ustalaliśmy to, czy patrzyliśmy sobie głęboko w oczy, czy dana zawodniczka, bo nic na siłę akurat w takiej sytuacji. Trzeba być no, jednak mocnym psychicznie, żeby podejść do tego karnego i starać się z głową to zrobić. Panie prezesie, skąd ten uśmiech? To była taka niespodzianka, kompletne zaskoczenie, czy jakaś dezorientacja? Nie, dokładnie. To było kompletne zaskoczenie, bo jeżeli ktoś bym przed meczem kazał mi wytypować wykonawczynię rzutów karnych po meczu remisowym, to na pewno tych nazwisk bym nie wskazał, tak? No ale pełen szacunek dla sztabu szkoleniowego, że się odważyli postawić na te, a nie inne dziewczyny. I ważne też to, że dziewczyny udźwignęły ten ciężar, tak? Bo to były, zwróćmy uwagę, że wszystkie takie młode dziewczyny, tak? Młode w sensie stażu na boisku, tak? I poradziły sobie z tym stresem. Katarzyna Zimna wykonuje ostatni rzut karny, bramkarka, która tak w zasadzie tych minut za dużo w całym sezonie nie miała, a to bum! Ona decydowała o losach meczu tak naprawdę. Dokładnie tak. Także takie sytuacje są naprawdę budujące dla zespołu. Co mogę dodać jeszcze, nie pokażę, jak spojrzałem na prezesa, jak Kasia Zimny szła do karnego, co pokazał w moją stronę. A to już zostawmy między sobą. Ale na szczęście skończyło się dobrze i prezes później był uśmiechnięty. Nawet były takie podejrzenia, że gdzieś zespół koszański pojedzie na to spotkanie bez presji, bez jakiegoś zaangażowania. Mecz, w którym tak naprawdę to ekipie z Kobierzyc powinno zależeć. My mieliśmy swoje piąte miejsce, tu już ani góra, ani dół nam nie groziła. Zespół, co przyjechał, powalczył, tak naprawdę mógł jeszcze w regulaminowym czasie zakończyć spotkanie zwycięstwem. To się nie udało, ale w rzutach karnych się udało. To pokazuje, że w lidze nikt nie odpuszcza. No tak, też to był taki duży znak zapytania, jak wystąpimy, ale cały tydzień było widać taką koncentrację w zespole. Chciały dziewczyny zakończyć ten sezon w dobrym stylu. No i dać taki mały, fajny akcent do tego, że klub walczy dalej i że będziemy w przyszłym sezonie również walczyć o jak najlepsze miejsce. Panie prezesie, przed reorganizacją zmagań, przed tą taką uzawodowieniem rozgrywek wydawało się, że mniej zespołów będzie mniejszy poziom, ale tak naprawdę nie jest. Tutaj praktycznie w każdym spotkaniu dziewczyny muszą stawać na wysokości zadania, żeby zdobywać punkty. Te 8 drużyn, które w tej chwili są w Superlidze, to drużyny, które zostały zbudowane tak jakby z pozostałych ekip, które nie weszły do ekstraklasy. Wszystkie są mocne. I teraz pytanie, czy ten poziom wzrósł, czy troszeczkę opadł? Znaczy, na pewno stworzenie Superligi Piłki Ręcznej spowodowało, że ten poziom się wyrównał. Tutaj, tak tutaj panowie wcześniej wspomnieliście, w każdej kolejce każdy z każdym może wygrać i nawet
obstawianie jakiegokolwiek meczu graniczyło z cudem, bo wygrywamy z Zagłębiem i przegrywamy. Dokładnie, z Lechem. Tak. Nikt by tego nie przewidział. Natomiast poziom myślę, że troszkę poszedł do góry, natomiast no, myślę, że wszyscy kibice piłki ręcznej, obserwatorzy piłki ręcznej spodziewali się jeszcze wyższego tego poziomu, że osiągniemy. Natomiast no, myślę, że też pandemia tutaj, kwarantanny miały wpływ na to, jak wyglądały poszczególne zawodniczki, jak wyglądały poszczególne zespoły w kolejkach. Natomiast ja uważam, że plusem tej ligi jest to, że może to nie są niespodzianki, tak? Ale mecze są bardzo wyrównane i 60 minut decyduje o tym, który zespół zdobędzie 3 punkty. Perła Lublin zajmuje trzecie miejsce w rozgrywkach. To pewnie jest niespodzianka, bo to zespół, który zawsze był typowany na tytuł mistrzowski. Zagłębie Lublin bardzo równy sezon od początku do końca i w zasadzie w Cuglach Zagłębie wygrywa. Kobierzyce do końca się biły, ale to zespół, który taki ma potencjał na drugie, trzecie miejsce. Ale też i Piotrkowia wybuchła ze swoim potencjałem, chociaż to już było widać w poprzednim sezonie, że ta drużyna będzie mocniejsza. Nasza drużyna w tym sezonie tak naprawdę ani góra, ani dół, te piąte miejsce praktycznie od początku do końca, ale to też taka drużyna, która potrafiła każdemu pokraść punkty. Start Elbląg troszeczkę bardziej cofnięty, jeżeli chodzi o poziom sportowy. Eurobud, no, zespół z potencjałem, ale zespół, któremu troszeczkę brakowało chyba kadry na cały sezon. No i Ruch Chorzów, który jest kompletnie nieobliczalny we własnej hali, zresztą o tym się przekonaliśmy. Także taka dosyć ciekawa liga. Ale czy mistrz Polski w tej chwili Zagłębie Lubin to jest taki zespół, który może być eksportowy po takim całym sezonie? Trener? Proszę. Przyznam szczerze, przed sezonem, patrząc personalnie na te zmiany w klubach, to faktycznie stawiałem i przyznaję się, że Lublin przejedzie tą ligę bez problemu. Stało się inaczej. Zagłębie Lublin. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobry zespół, jeśli chodzi o 7, 8, 10 zawodniczek. Nie wiem, czy to nie jest za mało, żeby grać gdzieś w Lidze Mistrzyń na bardzo wysokim poziomie. Tu może zabraknąć troszeczkę, aczkolwiek fajnie poukładany w tym roku zespół. Co do naszej drużyny, tutaj też się szykuje taka drobna przebudowa, może nie nawet drobna, bo odchodzą trzy takie ważne zawodniczki, to już jest określone, tak? Odchodzą Ukrainki i te zawodniczki tak naprawdę zdobywały sporo bramek w naszym zespole, decydowały gdzieś tam o tej grze ofensywnej. Jeszcze jakieś straty i kto w to miejsce ewentualnie, czy już są jakieś ewentualnie nazwiska w notesie prezesa, czy jeszcze nie? Znaczy w notesie nazwiska są, tak? Oj, no to pewnie nie jedno. Dokładnie, tak? Natomiast my patrzymy realnie, na co sobie możemy pozwolić. Tak jak pan redaktor wspomniał, odchodzą trzy zawodniczki. Julia Andryjczuk, Lesia Smolnik i Natalia Wolownik. Dochodzi do tego jeszcze Dominika Grobelska, która też kończy jej się kontrakt. Nowy sezon, wielka niewiadoma. Ciężko, panie redaktorze, jest budować zespół na nowy sezon, nie mając jeszcze zamkniętego budżetu na ten nowy sezon, tak? Jestem ostatnią osobą w klubie i myślę, że tak dalej będzie, że nie będę podejmował żadnych zobowiązań wobec zawodniczek, nie mając zabezpieczenia finansowego. Zadłużyć klub można w kilka dni, tak? Natomiast później wyprowadzenie tego klubu na prostą trwa kilka dobrych lat. Mogę to dokładnie powiedzieć i z stuprocentową pewnością, ponieważ przychodząc do klubu w 2015 roku taka sytuacja była. To, jak będzie wyglądał kształt zespołu na nowy sezon, to będzie, myślę, że miesiąc czerwiec o tym będzie decydował, jakich partnerów pozyskamy, z kim podpiszemy umowy sponsorskie. Bo no, ten budżet nie jest domknięty, dotacja miejska była dla każdego zespołu w Koszalinie była obcięta, tak, procentowo, w związku z tym ciężko na dzień dzisiejszy tutaj zastanawiać się. Oczywiście mamy swoje typy, mamy zawodniczki, które chcielibyśmy widzieć w Koszalinie w nowym sezonie, a tych zawodniczek no, uważam, że 3-4 to jest takie minimum, które powinno zasilić kadrę zespołu, żebyśmy przypomnę jeszcze raz, nie byli rozczarowani tak jak jesteśmy na dzień dzisiejszy, żebyśmy mogli walczyć o coś więcej niż tylko piąte miejsce. Panie trenerze, panie prezesie, jeżeli chodzi o pozyskanie nowych zawodniczek, to jaki kierunek? Bowiem ostatnio mieliśmy takie całkiem dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o zawodniczki z Ukrainy, bo czy Julia Andryjczuk, czy
czy Lesia Smolin, czy też wcześniej troszeczkę Natalia Wołownych, ten sezon nieco taki bardziej słabszy. Aleksandra Krebs, która też stanowi o sile w tej chwili bramki. To dobry kierunek, czy jednak będziemy się koncentrować tutaj na polskim rynku? Znaczy ja powiem tak, na dzień dzisiejszy z tymi zawodniczkami, z którymi rozmawiamy, tak, ale to są, powiedzmy sobie, naprawdę na tą chwilę luźne rozmowy, ponieważ no, nie mogę zagwarantować tym zawodniczkom konkretnych warunków kontraktu. To jest mieszanka. To są i zawodniczki polskie, i to są zawodniczki ukraińskie, i też to są zawodniczki europejskie, które mogą zasilić zespół Młynów Stoisław Koszalin, ale mówię, no musimy poczekać, uzbroić się w cierpliwość, ponieważ muszę mieć pewność finansową, żeby móc podpisywać kontrakty i brać na siebie zobowiązania finansowe. Panie trenerze, tak naprawdę dużo zawodniczek pozostało w klubie, dużo kontraktów zostało podpisanych, ale z drugiej strony patrząc na te, które odeszły, no to praktycznie jedno, drugie rozegranie nie ma jednego skrzydła. To właściwie te pozycje uzupełniamy, czy jeszcze któreś pozycje by się przydało uzupełnić? Wiadomo, koncert życzeń jest by się przydało. Tak trochę hipotetycznie teraz mówimy. Tak. Tak jak było widać, na przykład Piotrkowia, bardzo szeroki skład, tak? Tak jak pan powiedział, Jarosław, świetna siódemka, ale później cierpiał ten zespół, bo było za mało zawodniczek na pewnym poziomie. No u nas niewątpliwie, generalnie w całej ekstralidze przede wszystkim pozycja prawo rozgrywająca jest tutaj, gdzie jest najbardziej potrzebna leworęczna zawodniczka. Tutaj jest, wszyscy cierpią w większości z tego powodu. My również cierpieliśmy, aczkolwiek radziliśmy sobie w miarę możliwości i niektóre zawodniczki, ale szczególnie doświadczone są potrzebne. Panie trenerze, też patrząc na końcówkę tego sezonu, dawaliście grać w większości zawodniczek w zespole. Ta rotacja była dosyć spora o zawodniczki, które tak naprawdę dużo minut wcześniej nie dostawały. Widać było, że gdzieś tam zdają egzamin, że jest w nich potencjał. Czy to też jest taki dobry kierunek, żeby już w tym momencie, na koniec sezonu, pracować nad budową drużyny na następne rozgrywki? No tak pokazała końcówka ligi. No, wiedzieliśmy, że w pewnym momencie, że to piąte miejsce już mamy i można bardziej odważnie wprowadzać, a nie zamykając tego, że będziemy przegrywać. I te zawodniczki pokazały, że stać je na to, żeby się wkomponować w zespół. Panie trenerze, jeszcze tak na zakończenie. Kiedy wracacie do treningów? Kiedy już będą ruszyć przygotowania do nowego sezonu? No, staramy się od połowy lipca wznowić przygotowania, aczkolwiek już za dwa tygodnie dziewczyny już wstępnie na odległość dostaną dyspozycję, jak przygotować się, jak już wdrożyć swój organizm do większych obciążeń. Nie wiem jeszcze, kiedy rozpocznie się liga tak naprawdę, ale przewidujemy, że będzie to tak jak co roku na początku września. Czyli panie prezesie, nie ma zbyt dużo czasu na decyzje konkretne co do uzupełnienia składu. Znaczy, no oczywiście czas działa na naszą niekorzyść i tutaj nie będę tego ukrywał, natomiast no, mamy 3 tygodnie ciężkiej pracy, nawet cięższej, i mówię o zarządzie, mówię o członkach zarządu, niż w trakcie sezonu, bo to, co my teraz wypracujemy, to zaowocuje w przyszłym sezonie, a powtórzę jeszcze raz, nie zadowala nas piąte miejsce, chcemy więcej, chcemy walczyć o medale, chcemy walczyć o Puchar Polski, no bo fajnie jest pojechać do Gniezna, zagrać ten finał. Dlatego też no, tutaj staramy się i wkładamy jak najwięcej pracy w to, żeby ten zespół poukładać i ten zespół dał jakość, która się przełoży na wyniki sportowe. No, finansowe pewnie. Finansowo też. Oczywiście też, jak najbardziej. Tak jak Państwo słyszeli, trzeba czytać między wierszami. Najpierw prezes powiedział, że jeszcze nic nie wiadomo, nie można niczego obiecać, jeżeli nie ma się zagwarantowanych środków, ale chcemy walczyć o coś więcej niż piąte miejsce, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Państwa będziemy o wszystkim bezpośrednio informować, co się dzieje w klubie. Moim Państwa gośćmi byli dzisiaj trener Młynów Stoisław Koszalin, Waldemar Szafulski, dziękuję. Dziękuję bardzo. Roman Gronosik, prezes. Dziękuję bardzo. Ja Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.